Oparty o teksty poetyckie, oparty o muzykę, sceniczny ruch. Tak w skrócie można podsumować premierowy spektakl Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej Spójrz na nią, pieśnią dramatu Modrzejewskiej. Widowisko powstało w ścisłej współpracy z zespołem Huraban. Od dawna z Hanią Włodarczyk rozmawialiśmy o wspólnym projekcie, o takim spektaklu, który połączy siły muzyki i muzyki Hurabanu z teatrem. Udało się. Powstał więc spektakl, w którym muzyka odgrywać będzie jedną z głównych ról. Muzyka jest faktycznie narratorem tego spektaklu. Ona przewodzi, opowiadamy pewną historię i to trochę jak w muzyce programowej, nie, że opowiadamy ją dźwiękami. To nie jest stricte, powiedzmy tam, ilustracyjne, nie bawimy się w jakieś tam onomatopeje, tylko chodzi o to, że próbujemy ludzi dotknąć, wzbudzić w nich pewne emocje. Scenariusz widowiska stworzony został w oparciu o teksty legnickiej poetki Anny Podczaszy. Ten spektakl ma jakby przywrócić Ance miejsce w Legnicy, ma po pierwsze upowszechnić jej twórczość. Którą tutaj w Legnickim Teatrze określa się mianem wybitnej, a jaką historię przedstawią aktorzy? Twórcy tłumaczą, że będzie to opowieść o kobiecie. Widowisko pozbawione zostało jednak fabuły, muzyka i poezja ma natomiast wprowadzić widzów w świat wewnętrznych uczuć i emocji bohaterki. Przechodzimy przez jej różne jakieś takie rozczarowania, oczekiwania, nie? Przez to takie życie, takie, które ona trochę po omacku robi. Pokazujemy, co się w ogóle dzieje, jak sobie sami kreujemy rzeczywistość, nie? Wokół siebie. Jak czasami próbujemy z tych sztywnych ram wyjść, ale nie bez sprzeciwu tego świata. Widzowie spodziewać mogą się muzyki różnorodnej, wykonywanej na wielu instrumentach. Jest dwóch, tak naprawdę trzech muzyków, którzy grają na bardzo wielu instrumentach, wypełniają ten świat, ale to działa w dwie strony. Aktorzy też grają na instrumentach w trakcie tego spektaklu. Premiera w piątkowy wieczór. Widowisko wystawiane będzie jednak nie w budynku teatru, a scenie znajdującej się przy ulicy Nowy Świat. Pierwszy pokaz spektaklu będzie częścią rozpoczynających się trzydniowych obchodów 20. rocznicy nadania teatrowi imienia Heleny Modrzejewskiej.